Was w 31 odcinku z Assassin's Creed'a Unity. No i zaczynamy tradycyjnie od teraz, od misji pobocznych. Jako, że trochę się nam ich nazbierało, to może je wykonamy przy okazji, żebyśmy je mieli z głowy. Taką mam nadzieję, że będziemy je mieli z głowy. Chyba ich zabijesz, nie? Teraz ich zabijesz. Ile w ogóle mamy punktów umiejętności? 9. Myślałem, że coś się zmieniło w tej kwestii. Ale chyba jednak nic się zmieniło. I utrzymuje się ta sama ilość. Więc na razie jeszcze nie będzie upgrade'ów. Póki co. Ale za jakiś czas będą, więc się nie martwcie. Wszystko będzie w jak najlepszym porządku. Hello, Arno. A siema. What? I chyba jestem. Chyba Arno w końcu jest znany. Lol. Jakaś babka się do mnie odezwała. Lol. Okej. Dobra, czyli Arno w końcu już jakiś znany jest. Z tego, że jest asasynem i pewnie ratuje w pizdu cywili. No nieźle, nieźle. Ładnie, ładnie, ładnie. No ale tu byś się dostał. No. Ale Arno, co się ze mną bawisz? W cygana. Gdybym ci pozwolił, to byś się już dawno bawił pewnie. No ja ci nie pozwolę. Dobra. Nasze zadanie będzie takie, że teraz wykonamy sobie misję z paryskich opowieści. Nadal mamy 3 diamenty. Czyli nic się w sumie nie zmieniło. Czyli robimy te misje, które dla nas są odpowiedniej trudności. O, i w końcu nauczyliśmy się ślizgi robić, tylko dalej mnie wkurzają te lagi. 30 już odcinków mam. Te lagi dalej się panoszą gdzie niegdzie. Ale już ich jest mniej. Trzeba się cieszyć z tego, co jest. O. To już zebraliśmy, tylko czekajcie, bo mi złodziej zaraz ucieknie. Kurde, goń tego debila. Ci ucieknie. Może go nie zabije ziarno. Dobra, a będziemy go mieli. Ono tu już się wyjebał. Lekko. Nie? Dobra, i teraz tak, 400 metrów jeszcze. A, to już mamy niedaleko most. Tam dostaniemy. Bez najmniejszych wymysłów. Arno, nie wygubię się, proszę cię. I dobra, mamy już 100 tysięcy tych livrów. Nie wiem, co z tą kasą zrobić, szczerze mówiąc, na razie ją będę trzymał. Tylko po to, żeby, wiecie, trzymać poziom bogactwa. Bo nie chcę się rozwiedzić. Mówię jeszcze, to nie jest przyjemne uczucie, kiedy masz w pizdu kasy, a nagle ją tracisz. No ale kiedyś będę musiał ją stracić w celu polepszenia Arno. To jest rzecz wiadoma, że nie chcę go jakoś skarcić, tylko ulepszyć. Kurde, puścić mnie, gnoje małe. Kurde, ratuję waszą ludzkość. A wam jeszcze nie pasuje. Dobra. O, tu kolejne jakieś gówna. Nie, nie chcę, nie chcę, nie! Nie. Dobra. Widzę kolejnych przestępców. Ano. O, sięgnęliśmy. Ja teraz chyba powinienem spieprzyć albo walczyć. Kto walczy? A! Topornik, dobra, do ciebie ujebiemy. Bez problemu, dziękuję. Dobrze. Już koniec imprezy, nie budzić się. No, co się drą? Kurde, ratuje mi dupska, a oni jeszcze. Jeszcze im nie pasuje. Kurde, to może ich lepiej zostawić na pastwę losu, co? O, może będzie łatwiej i szybciej. Ale wtedy nie będę zdobywał tych nagród. Nie, nie chcę tu sianka. Chcę jeszcze trochę pokicać. Dacha. Nie wiem, czy tu sięgnę. Kurde, trochę kiepsko. Jak dla nas. No, trzeba będzie kisnąć do sianka po prostu. Okej. No i tyle, no, trzeba powiedzieć. Inaczej by się nie dało. Dobra, jesteśmy po
drugim wspomnieniu sekwencji piątej. Za niedługo pewnie skończymy tą sekwencję piątą, ale jeszcze nie teraz. Może nie w tym odcinku, bo... I stoper. Kurde, zapominam wiecznie o tym stoperze, no. To jest wkurzające. Pewnie już 5 minut nagrywam, jak nie lepiej. Zaraz wam ustawię ten stoper. O i dobra, kij z tym. Dobra. O, i pewnie znowu do sianka, bo zaraz znajdę inny sposób. Powolę sobie pobiegać po dachach. Niż w ogóle jakieś wymyślać inne pierdoły. O tak! Ej, ta garno tylko potrafi, no. Dziękuję. O, ładnie. Parkour to jest chyba jego żywioł życiowy. Skoczysz tam? Pewnie. Kurde, no. Jeszcze nie upadłem na ziemię. Tak lekko. Już tak nisko chciałem powiedzieć, ale okej. Okay. No i tu się chciałem dostać, no Jardo, takie moje oczekiwania spełnia. Później kiedy się wjebie tak mocno, że zdechnie, ale potrafić swoje parkury wykonywać. Lepiej niż chyba ktokolwiek. To przestępca, czekaj, doskoczę. Pewnie, kurde, zatrzymał się, dziwne. Powinien biec dalej, a ja powinien się wyjebać, ostro. Sorry, rzeknę, ale po prostu chyba takie emocje mam i niekoniecznie chcę się normalnie mówić, ale postaram się opanować do poziomu odpowiedniego. O ty gnoju. Ale co ja zrobiłem? Ale ja tu tylko przybiegłem. Ale gnoje. Ja uciekam, nie ma mnie. Szukaj mnie. Kurde. Znalazłem się. Znaleźli się, kurde. Można coś u ciebie kupić? Nie. Dobra, czyli wszystko mam, co trzeba. Już jesteśmy niedaleko. Już niedaleko, z 20 metrów i misję robimy. Uuu, 5 kafli? Serio? Tyle kasy chcesz mi dać? Ożesz w dupę, 3 zaginione diamenty. Uuu, no to widać, że misja warta. We managed to recover the stolen crown jewels. Now we find three prominent gems are still missing, and one of those is the French blue itself. The jeweler Lefrançois has a shop near Allograin. It's possible the thieves tried to sell the gems to him. Auriez-vous besoin d'aide? Ja trzeba jakiegoś jubilera odszukać. Gruba misja się szykuje. Jak na 5 kafli. Ciszą mogłem. Teraz chciałbym się ciszą wykazać i sprytem, bo jeszcze mam okazję się tym wykazać. Więc trzeba to zrobić, wykorzystać. Potem nie będzie już na to czasu. Okej, już jesteśmy daleko. Da. Szukamy. Jest. A może skok do siana? Do siana miał być skok chyba. Kurde, ale dekiel. Ja mu każę do siana, a on robi jakieś kurde high dive, kurde. I płetwonurki, no. Kurde, lecz się. As a matter of fact, there was a man who came in here with an impressive diamond. I refused to have anything to do with it. And ever since, he's been lurking in an alley nearby and badgering my customers. I co teraz? Do kogo mam iść? Tam są 3 diamenty. O kurde, trzeba uważać. O ty, bala się. Czekaj. No ja nie mogę, Arno, serio. W takim momencie się musiałeś wyrąbać. Czekaj, ja cię za dorwę. Nie, uciekniesz mi tak szybko. Kurde, musi tak lagować. O, i dziękuję. O, dawaj. Dziękuję. Możesz sobie usiąść, czekać. Bernard. No kurde, nie informujcie mnie o tym, że mam punkty synchronizacji. Zaraz temu Ubisoftowi nie wiem co zrobię. Jak to misja nieudana?
Co? Co? Że co? What? Od kiedy? Od kiedy misja nieudana? Co? What? Jeszcze raz? Dobra, chcę wyjrzeć. There's no end to it. We managed to recover the stolen crown jewel. Wiem, gdzie mam iść. Ale nie, no to już była przesada. Co? Od kiedy misja nieudana? Przecież Ubisoft obiecywał. Nie, dobra, fajnie. Fajnie, że... No, no, ładnie, ładnie, ładnie. No, kurde, nie. To mnie wkurzyli. Od kiedy? Od kiedy tak... Kurde, puśćcie mnie. No nie, nic, tylko mnie po prostu chyba sprowokować. Psychicznie. Nie, no chyba sobie żart stroicie. No, jeszcze raz mam to robić. Co, miałem go zabić? Kurde, czemu ja żebym go od razu nie zabił? Się męczyłem. Dawaj to. Czekaj, bo jeszcze mi przestępca ucieka. Co, co patrzycie? Za waszego współpracownika ubiję. Nie będzie wam miło. I do świata. A uszczęk. Pięknie, no i jeszcze biegnie, no. Kurde, to jest arno. A teraz muszę iść po kolejny diament, który się kryje aż 400 metrów. Kurde, ale od kiedy misja fail? Od kiedy? Od kiedy, bo ja nie pamiętam, żeby Unity miał misję nieudaną, no. Nie, dobra. Fuck logic i fuck the system. Ale okej, jak sobie tam chcecie. Się nie będę już... Nie będę się już zdarł po prostu. Ale nie, to było dziwne. Musicie mi po prostu przyznać, od kiedy misja fail? To miałem go zabić? Czy miałem mu tylko coś ukraść? Bo w sumie... Nie wiem, jak to już miało być. Tak naprawdę. Ale zrobiłem w sumie po mojemu. Cześć, doskoczysz tam, Arno. Nie dramatyzuj. No, no i umiesz, chcesz, potrafisz. Dobra. Widzę, że przenosimy się na kolejną dzielnicę. Robi się czarno. I jakiś obszar strzeżony. O kurde, to chyba najwyższy. Chyba najbardziej strzeżona dzielnica. Oj, to trzeba uważać. Tu trzeba się naprawdę wykazać. Jeśli nie chcemy zostać naprawdę wydani po żarci na koniec, to lepiej... What? To było. Że jakaś misja jest. Ale na razie ta misja się nam nie przyda. Nas ta dzielnica nie interesuje, nie ten poziom jeszcze. Inteligencji Arno. Ale jak mamy diamenty do odzyskania, to je odzyskamy, nie? Chyba, że znajdziemy jeszcze punkt widokowy, no to nie będzie problemów większych. A, skoczysz na niego. O, ta popa! No. Znaleźli się kozacy. 18 roku. Że już są kozaki w oko. Biegnie. Znowu teren strzeżony. Kurde, dużo tego jest. Zrali na tym Paryżu, że będzie co grać. Po prostu. Jeszcze nie widziałem w ogóle punktu widokowego, bo to jest najlepsze w tym wszystkim, ale może się znajdzie w końcu coś, co nam pomoże. Dobra, a teraz tak. Jakiś stuksiana. Czy będę mu... O kurde, jeszcze tam się znajduje ten typ. Orzesz w dupę. Wszędzie pełno tego gówna. Jeże. Dobra, trzeba będzie jakoś zaradzić. Doskoczysz tam. Pięknie. Nie, już nie jedne takie skoki robił. O kurde, ale strzał. Dobra, teraz trzeba będzie jakoś się tam do niego wtargnąć. Już nie. O kurde, tu jest ich aż dwóch. Już żartów tu nie mam za bardzo. O kurde. Jak to odzyskać?
Powiedzcie mi, mam ich zabić czy co? Ale na to wychodzi, że można zabić. No, teraz go okradnij szybko, bo tamten mi ucieknie zaraz. Dobra, teraz goń tamtego. Goń tamtego, nie zawracaj sobie głowy strażą. Goń tamtego. No, walczą, nie? Walcza to. Cholerę. Unik! Dobra. Unik! Nie, widzę, że tutaj snajperzy mnie chcą strzelać. Czekaj, chyba trzeba będzie najpierw pokonać, nie? No cóż, do walki i tak mi doszło. Unik, dobrze. Aaa, pięknie, garda mu się wyrzuca. O kurde, ale mnie wyciekał. Co mnie czekasz? Kurde, kozak się znalazł w świecie. O kurde. Widzę, że twardy. Muszę najpierw tych skrzyniami podbijać, bo tu żartów nie ma, naprawdę. Kurde. Twarde wydaki. Co robić, bo oni będą strzelać, ała! Dobra. Pokonam was wszystkich spokojnie, kwestia czasu. O kurde, ale bym uszczelił. Ciężko to jest. W koopie by było łatwiej. O, właśnie, czeka na nową osobę do kopa, bo się krukoją. O kurde, wstawaj, dobrze, szybko. Zarazowo. Dobra, bin. Kurde, weź ty się w końcu ogarnij. Jezu, jak ja to ogarnę. Trzeba robić uniki, że on będzie chciał strzelić. Ło. Trochę powalczymy z nimi. Dłużej niż zwykle. Kurde, ciągle muszę kontry szykować. Dobra, tego zaraz ubiję. No, bij w niego. Broni mi ciągle. No je. A w sumie mam atak oszałamiający. O, nie działa. Ała! O, działa, okej. Można ich oszałamiać. Ała! O, dobrze, trzeba ich oszałamiać. Muszę odpamiętać. Bo widzę, że nie korzystam z tego, mam tego skillsa. O kurde. Bij go, bij, tyle jest się da. Dobra. Co, nie działa to? O, poszło. Au! Ła! O, prawie by mi dźgnął. Pytol. Ała! Kurde, ale biją. Dobra, wstawaj. Oni się nie dadzą. Tyle wiem. Trzeba kontry robić. Dobra. Twoja kolej. Stajesz sam. O ty. Widzę, że Arno już chyba też trochę oddechnął. Kurde. Z czym ja walczyłem? Dobra, ale już najważniejsze, że to ubite. Dawaj mi tu wszystko, co masz. Kurde, posrało ich naprawdę srobotnie. O, już zdychłeś. Na całe szczęście. O, hajsy przyszły. Może je odbierzemy. Nie, w sumie nie, potem je odbierę. Będę odbierał całą sumę, a nie tylko takie drobniaki, bo to nie ma sensu. Okej, misja w sumie wypełniona. Ale chyba trzeba z... No, trzeba z szefową pomóc. No to wracamy. Wracamy na stare śmieci, ale kurde, gruba walka. Takiej walki jeszcze nie miałem. W końcu jakiś poziom trudności nawiązałem. Tak to ino mi szło łatwo i łatwo, a to się męczyłem.
i to czuć, że ta dzielnica pachnie hardkorem i to dobrze. Dobrze, trochę walki było, zanim musiałem tego ostatniego oblukać z diamenta, to tylko po prostu no, czasem to zabrało na walkę, ale no powalczyłem. No mogłem też uciec, ale no w sumie uciec nie dało się, ponieważ nie okradłbym tego ostatniego trupa, więc no coś musiałem zrobić. Pewnie zaraz napotkam jakiś punkt widokowy, albo coś podobnego, nie wiem, chociaż powinienem szczerze mówiąc. Nie wiem, jak to będzie. O kurde. Dobra. No wiem, że ostrzeżony, no cieszę się w cholerę. Zaskoczysz tam. O kurde. O, no what the hell. Coś ci się przewidziało trochę, Silek. Wiesz, nic nie widziałeś. Dobra, tam trzeba będzie pomówić. Ok. Ah, the diamonds. I will see that they are safely returned to the national convention. No okej, okej, to zadbaj, Jakub, bo będzie kiepsko. I 5 kafli dla mnie, bo to było za trudno. Dziękuję. No, dziękuję. Jeszcze na piątkę. Na piątkę. Bo 5K to tyle kasy. Kurde, kto to widział przy takiej misji. Dobra, zostało nam pewnie jeszcze trochę czasu. Trochę, mówiąc, mam na myśli sporo chyba. To ta misja będzie za długa, więc tego nie biorę. Może jeszcze... Nie, to są za trudne misje. Coś jeszcze znajdziemy dla nas. Coś jeszcze znajdziemy dla nas. O kurde. Aba, to jeszcze, tak, to jeszcze możemy zrobić tak na koniec. Co to była za misja? Promocja gilotyny. Dziwnie, ale można zobaczyć tą misję. Ewentualnie ją zrobimy i skończymy odcinek. A potem zobaczymy co dalej. Wyskoczysz tak, nie? Nie wyskoczył. Ale tu już doskoczy. To się nieźle Hiorom. Dobra, ten właściwie go zabił. Czekaj, uciekasz mi. A jak nie uciekasz, to musisz zginąć, pamiętaj. Okay, chyba go uszczelę, nie? O kurde. Nie wyszło. A, poszło ładnie. Strzał nieprawdopodobnie profesjonalny. Tak bym powiedział. Najpierw będzie jak się wyspniemy tak tutaj po prostu w tych budynkach. Może najlepiej jak będziemy robić małpie skoki. W moim tradycyjnym asasyńskiej mowie. Tak, małpie skoki. Przyjęło się chyba i to działa. Dobra. Nie wiem, czemu biegasz po tym metalowym gównie. Już słyszę od Assassin's Creed'a 2 i w każdej części bodajże chyba było to metalowe gówno słychać. Teraz też je słyszę, więc w sumie tu się w tej kwestii nic nie zmieniło. Ale niektóre odgłosy drewna, metalu, no to się zmieniło. Znaczy betonu, rozkoczysz, ja w ciebie wierzę, Arno. Pięknie, kurde, moja krew. Może w sumie krew asasynów, no. Krew ojca, no też. Zaskoczysz tam? O kurde. Się trochę wyrąbał. Ale tragicznie znowu nie było. Dobra, biegnij dalej. I kombinuj. O, tam możemy sobie przez okienko wejść. Niech nam nie zabroni. O kurde, ale zasypione łóżko. Trzeba przyznać też. O, ładnie. O, co krzyczysz? Ale bunt. Bunt w cholerę. Znajdziemy tu jakiś sklep? Najbliższy? A, zobaczymy, czy w ogóle jest jakiś sklep. Patrzyli się na mnie. Ja widziałem to oczko. Wprost na mnie. Kurde, zsuwałbyś to. O, przestępca. Już cię ubijamy. I już nie, spokojnie.
Coś z nogą mówiła, ale okej. Myślałem, że to poważne, ale to udawało. Znajdę w końcu ten sklep. Czy będzie ciężko? O kurde. Aha, przeciwnik. A ja mam na niego wyrąbane. Najzwyczajniej w świecie. Oj, tu bez problemu parkour można dokonywać. Nie widać takiego utrudnienia. Jest sklep, zaraz sobie coś kupimy. Jeszcze może misję jakąś obczajmy po drodze. Słuchaj, tu piska. Dobra, jest sklepik. Uzupełniamy wszystko, co nam trzeba. Okejka. Mogę iść. Suwać się. Misja w trybie koopa. Polecą głowę. Jeszcze, może jeszcze nie dziś, ale polecą kiedyś tam. Dobra, teraz pan na górę. Kurde, znowu jakiś złodziej. Czekaj, tylko go muszę powalić. Moment. No i ucieknie mnie. Musi mi chyba uciec. W takim razie. Uciekł mnie. Zaraz mi ucieknie. Wow! Skoczył aż na lampę, legnuj. Czekaj, ja go zaraz dorwę. Ja go zaraz dorwę. Jeszcze mi nie uciekł. O, wrócił. Aha! Kurde! Arna ma skillsy. Biedny. What? Dlaczego on się po tym tylko umie ślizgać, a nie na przykład przeskoczyć? Abym to przeskoczył. Raz, czy dwa. Ale nie robił takie dziadostwo. Okej, okay, dobra, powolisz. Okej. Okay. Jeszcze jakiś przestępca. Kurde, oni mi spokoju nie dadzą. Co chwila jakiś kurde gnój. A go tam ustawię jak trzeba. Czekaj mnie. Zaraz zabiję i zacznie uciekać. Czekaj. Wiesz, że go tam zaraz. Aha, zabił już. Dobra. Już, dać mi spokój. Mogę już. Mogę już zacząć misję? Czy jeszcze wam mało? Jak nie złodzieje, to ekstremiści. Dobra, dzień dobry. Mogę? O, ta już tańsza misja, ale pewnie do zrobienia. Tak, akceptuję. Cikaczka. I devise a humane method of execution and the newspapers do nothing but print negative reports. Could you print this article? Emphasizing the advantages of the guillotine, then surreptitiously replace the journals sold on the street with the new ones. But my dear doctor, do you not agree that the purpose of an execution is to show the people the terrible retribution? Czyli mamy papierkową robotę do zrobienia pod tytułem podróg artykuł. Że? Coś tam dolą trochę rzeczy. Co znowu? Kurde, przestępca. Już go ubiję. O, no, ja to wiem. Słuchaj, blisko. Akurat fajnie, że spadłem. O, tu jeszcze możemy parkour zrobić mały. Pewnie. Nie zabronią nam akurat. No i ładnie, ładnie to zrobił Arno. O kurde. Zamknij się! Zamknij się. O kurde, pełno straży. Jak widać. Tu się w sumie wolę. Okej. Mamy tego poszukamy. At last, my new apprentice. Hurry, we need the new edition printed right away. Where are you going? We'd love to give you a grand view from the top of a pop. Co ja teraz mam zrobić? Kurde, ile tego jest?
Podrzuć dziennik, ale komu ja mam podrzucić? To świetnie. Muszę teraz odkrywać wszystkie lokacje. Tu, jakby tego mało było, utrudnili mi to. Cicho. Kuźwo. Znalazł idealny. O, jeszcze będę musiał przestępcę ubić znowu. Kurde no. Cicho. Dobra, chyba już mogę tam dobiec. No, on tam nie wskoczy, Arno! Poważnie. Nie rób sobie wstydu. Ale komu ja mam podrzucić dziennik? No, chyba to nie jest ta osoba. National disgrace. New machine would remove all spectacle from public executions. Aha, to można komukolwiek podrzucić, nie? Aha. Que voulez-vous exactement, citoyen? Doctor Guillotin's miraculous machine. Taki doktor gilotyna, no miło, cieszę się. Cholera. Ale na co mi to miło? Aha, chyba będzie teraz, trzeba będzie wszystkim takie artykuły podrzucić. Dobra, czaję. Papierkowa robota tylko. Nic więcej. O ty gnoju mały. Ja chciałem tylko obejrzeć gilotynę. Oni już. Nie, to nie. Ja chciałem tylko popatrzeć na gilotynę. Co za szmaty mały. O, tu drabina jednak miło. Kiedyś z nich skorzystam na pewno. Nie omieszkam. Ale gnoje, kurde, nie pozwolili mi popatrzeć na gilotynę. Zabiję ich kiedyś. Na zawsze. Ładnie skaczesz, naprawdę zachwycasz mnie. Ale kurde, ty masz zadanie do zrobienia. Trudno, najwyżej odcinek będzie trwał trochę więcej niż pół godziny. Ale chcę tą misję zrobić, bo ona jest w miarę banalna. Kurde, te lagi mnie niepokoją dalej. Dobra, jest. National disgrace. New machine would remove all spectacle from public executions. Dobra, podrzucamy. Uje. Uje. Biegniemy dalej. No, cieszę się, że tam jest misja, ale dzisiaj, czy w tym odcinku już jej nie wykonamy. Kurde, ale tu lagi. A to chyba dlatego, że są takie tłumy. Pewnie. Trzymaj dupsko. Trzymaj dupsko. Trochę bieganiny będzie. Za co was przepraszam, ale misja to misja. Kurde. Wkurzają mnie te lagi niekiedy. Zsuwaj się. Zsuwaj się. Dziękuję. Skakać, żeby dotrzeć do innej osoby. National disgrace. New machine would remove all spectacle from public executions. Oh no. Co chcesz? Już? Uf. Dobrze, żeśmy to szybko zabili. Na szczęście. Dobra, ale mogę, może już by skończyli o tym mówić. Skończymy już tu odcinek. Przy tych ślęczących, obolałych kobitkach. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie. Jeżeli zaraz nie wstaniecie, to was powybijam. Ciebie się też to tyczy, więc zaraz wstać. Nie, to nie, mogłem cię zabić, ale masz dzisiaj szczęście. Jeszcze zabijemy przeciwników. O, oh yeah. Dobrze. Jeżeli wam się spodobał, to możecie ocenić, skomentować, zasubskrybować. Trzymajcie się, na razie, yo, jedność. You are ready to fight.